Dom Wydawniczy Rebis przedstawia Nina Majewska-Brown, Grzech czyta Magdalena Szejbal, facetom mojego życia Piotrowi, Filipowi i Kubie. Autorka. Większość ludzi prowadzi życie w cichej rozpaczy. Henry David Thoreau, Walden, czyli życie w lesie. Jak każdego popołudnia szła powoli przez rzadki las dobrze znaną piaszczystą ścieżką, która prowadziła wprost na niewielką plażę nad migotliwym jeziorem. Ostrożnie stawiała na brzmiałe stopy wepchnięte w stare trampki, usiłując ominąć rosnące co róż kępy pokrzyw, których w tym miejscu nie powinno być. Zawsze się zastanawiała, co sprawia, że w tej części lasu. Czują się tak znakomicie i ochoczo porastają piaszczystą płaszczyznę. Wiedziała, że po kilku metrach ustąpią miejsca Igliwiu, które od lat zalegało dalszy odcinek rzadko uczęszczanej drogi. Nikt tędy nie jeździł, sporadycznie ktoś przechodził, a zupełny brak śladów zwierząt świadczył o tym, że nawet one nie były zainteresowane tą częścią młodniaka. Jak zwykle czuła się zmęczona, wykorzystywana i mało, że nikomu niepotrzebna. To wręcz porzucona przez los. Mimo to rozkoszowała się zapachem wilgoci, muchu porastającego stare drzewa i żywicy, której aromat eksplodował, gdy mijała dopiero co ścięte, poukładane w równe stosy pnie. Choć panował nieznośny upał, cień w lesie dawał lekkie wytchnienie. Zaintrygowana widoczną wśród krzaków żółtą plamą, która miała nadzieję okaże się skupiskiem kurek, skręciła w tamtą stronę drobne gałązki pękały z cichym, drażniącym odgłosem pod jej stopami. Instynktownie rozejrzała się wokół siebie. Przystanęła na chwilę i zrozumiała, że dziś las oddycha innym, powolniejszym rytmem, któremu towarzyszy absolutna cisza. Ze zdziwieniem zauważyła, że zazwyczaj krzykliwe ptaki, których świerg odbudził ją, nim słońce zdążyło wzejść, ucichły, a nieporuszane, najsłabszym powiewem liście, zamarły na drzewach. Upał buchnął ze zdwojoną mocą, zapowiadając nadchodzącą burzę. Nigdy nie bała się przyrody, kpiła z jej praw i mocy. Tym razem było inaczej. Nie chronił jej dach domu, w dodatku, choć nikt jej nie towarzyszył, miała niewytłumaczalną pewność, że nie jest sama. Owładnęło nią irracjonalne wrażenie czyjejś obecności. Zganiła się w myślach, a jednak... W miarę jak z minuty na minutę robiło się coraz ciemniej, a wiatr wreszcie przedarł się przez konary drzew i nerwowo potrząsał krzakami, ogarniał ją strach. Paniczny lęk, nie mający racjonalnego wytłumaczenia, który obezwładnia umysł i popycha ciało w fałszywym kierunku. Zawróciła i właśnie w momencie, gdy miała zrobić pierwszy krok w stronę domu, ich oczy się spotkały. W pierwszej chwili poczuła ulgę, ale już po sekundzie wiedziała, że coś jest nie tak, że nienazwane zło czai się w powietrzu i wciska ją w ziemię. Paraliżuje, nie pozwala zrobić kroku, a jednocześnie umysł nie potrafi dokonać analizy sytuacji. Patrzyła w wykrzywioną nienawiścią twarz, na której malowały się determinacja i zdecydowanie, jakich by się nie spodziewała. Otworzyła usta, by wyrazić zdziwienie, że ktoś jej szuka, ale... Nie zdążyła wykrztusić słowa. Usłyszała cichy syk i poczuła na twarzy mrzawkę drobnych, zimnych kropli, które jednak zaraz ogniem rozlały się po oczach. Kciuk ponownie przycisnął spust areozolu i piekący gaz znów zaatakował jej twarz, wypalając błony śluzowe w ustach i nosie. Chciała krzyczeć, lecz nie potrafiła wydobyć żadnego dźwięku odruchowo przymknęła oczy i ten błysk ciemności, który wdarł się w jej umysł, wystarczył, by zupełnie straciła kontrolę nad tym, co się dzieje. Choć każda część ciała krzyczała, choć tak bardzo chciała zapytać dlaczego, milczała, skupiona na walce o oddech. I wtedy w tej ciszy i mroku poczuła, jak coś twardego zaciska się jej na krtani. Coś owinęło ciasno szyję i niczym nóż wbiło się w ciało. Znowu chciała krzyczeć, ale nie mogła nabrać powietrza. Odruchowo starała się chwycić to coś, jednak nie dała rady wsunąć palców między skórę a drut, który wymacała. Czuła, jak jej ciało się napina, a ból staje się coraz bardziej nieznośny. Nagle otworzyła oczy i spojrzała na wykrzywioną twarz tuż obok swojej. Szare plamy wirowały coraz migotliwiej i szybciej pod powiekami. Krtań natomiast stawiała coraz mniejszy opór, niemal usłyszała, jak coś pęka i zapada się, miażdżąc tchawicę. Za wszelką cenę chciała protestować, ale walka toczyła się już poza nią. Znajdowała się teraz z boku, nieco wyżej i trochę po lewej stronie, patrzyła, jak jej bezwładne ciało się osuwa, spoglądała na siebie, której już nie było, siebie, która właśnie przestawała istnieć. Przyglądała się dwóm postaciom, zupełnie nie rozumiejąc dlaczego jedna robi to drugiej. Czym zawiniła? Co się stało? Dlaczego? Była zdziwiona, myślała, że śmierć jest straszniejsza. Przed oczami nie przewinęły się jej też obrazy z całego życia, o czym wszyscy z takim znawstwem opowiadali. Być może umierała zbyt szybko, zbyt chaotycznie, zbyt bezsensownie. Po pierwszym odległym grzmocie, wokół niej znowu panowała cisza. 12 czerwca, gazeta zachodnia. Wczoraj w późnych godzinach wieczornych w koniuszkach pod wsiowem znaleziono trzy martwe koty. Zwierzęta zostały w bestialski sposób pozbawione życia, skrępowane i powieszone na płocie sołtysa. Nieznany sprawca ich krwią na płytach chodnika napisał Patrz. Jak twierdzą mieszkańcy, to nie pierwszy chuligański wybryk we wsi. Niedale jak miesiąc temu spłonął stuksiana w pobliżu lokalnej oczyszczalni ścieków. Pod sklepem wielobranżowym znaleziono koguta bez głowy, a na miejscowym cmentarzu od jakiegoś czasu giną znicze. Policja z komisariatu we wsiowie oświadcza, że na tym etapie trudno łączyć ze sobą powyższe zdarzenia. Zaniepokojeni mieszkańcy postanowili powołać Straż Obywatelską. – Obiad! – stoję w zawalonej brudnymi naczyniami kuchni i od kilku minut usiłuję zmusić moje dziecko do przyjścia na posiłek. Sterty umazanych sosem talerzy piętrzą się w zlewie, szklanki z resztkami na dnie porozstawiane są wszędzie, nawet na wąskim okiennym parapecie, wciśnięte między doniczkę z paprotką, a konewkę i półce z przyprawami. Czuję, jak podłoga przykleja się do granatowych bawełnianych espadryli, które przy każdym podniesieniu stopy wydają nieprzyjemny dźwięk, przypominający cmoknięcie starca. Wszystko jest nie tak, jak miało być. Obiad, Monika. Ostatni raz wołam. Kolejny raz odpowiada mi cisza. Moja nastoletnia córka, która od kilku miesięcy wydaje się, że jest dorosła i wszystko wie najlepiej, jak zwykle zadekowała się w swoim pokoju i albo udaje, że nie słyszy, albo siedzi ze słuchawkami na uszach przed komputerem, zagubiona w wirtualnym świecie. Wsuwam buty, żeby klejącymi się podeszwami nie roznosić po całym domu mazi zgarniętej z białych kafli, i idę do pokoju córki. Ciepła, beżowa wykładzina przyjemnie łaskocze stopy i skrupulatnie ukrywa kłęby kurzu, które zapewne zalegają w każdym kącie, przytulone do białych, przypodłogowych listew. Tak jak podejrzewałam, drzwi do pokoju Moni są zamknięte, a cień na szybie pociętej białym szprosem w niewielkie prostokąty jednoznacznie wskazuje, że okienna, roleta jest spuszczona. Chwytam za klamkę, która z cichym skrzypnięciem się poddaje – i otwieram drzwi. Jeszcze nim przekroczę próg, uderza mnie ciężkie powietrze i zaduch, który krzyczy, że przez ostatnie dni nikt nie kiwnął palcem, by przewietrzyć pokój. Monika! Znowu odpowiada cisza, a moje serce zaczyna coraz gwałtowniejszy galop. Pierwsza myśl jest taka, że młoda źle się czuje i śpi, ale gdy wzrok przyzwyczaja się do ciemności, konstatuje, że łóżko jest puste, podobnie jak pokój. Ten zresztą wygląda tak, jakby przeszło przez niego tsunami, zawróciło i wdarło się ponownie. Wszystkie szafy, szafki i szafeczki są pootwierane, smutno prezentując sterty zmiętej odzieży, która w różnym stopniu skłębienia ze śladami wielokrotnego noszenia wysypuje się na podłogę. Wykładzina upstrzona jest okruchami, które boleśnie wbijają się w bose stopy, a łóżko wygląda tak, jakby stado kloszardów dopiero co je opuściło, pozostawiając na pamiątkę brudne skarpety, zużyte chusteczki, papierki po słodyczach i wymięte czasopisma. Przeciskam się między wezgłowiem łóżka a ścianą oklejoną plakatami z wizerunkami ludzi, których nie znam, nie kojarzę, a patrząc na ich stylizację z pewnością nie podziwiam, i wreszcie docieram do okna. Pozbawiony osłony firanki parapet stał się jeszcze jedną płaszczyzną, gdzie można coś postawić, i teraz zapełniają go książki, płyty i talerz z kanapką, która porośnięta zieloną pleśnią, podbija nowe terytoria, wrastając w podstawkę doniczki z uschniętym miniaturowym fikusem. Śmierdzi także, że żołądek usiłuje wepchnąć mi się do gardła. Ciągnę za niegdyś białą taśmę rolety i pokój zalewa rażące światło słoneczne, które obnaża poziom zdewastowania niegdyś cukierkowego pokoju mojego dziecka. Wygląda to tak, jakby szafki i szuflady zachorowały na rota wirusa i zwymiotowały na podłogę całą zawartość, mieszając kosmetyki z odzieżą, lakiery do paznokci z książkami i buty ze sztywnymi paprociami noszonych rajstop, na których wyraźnie odznaczają się kształty pięt i palców. Jeszcze kilka tygodni temu. Myślałam o sobie, że jestem dobrą matką, która przez lata, podszyte cierpliwością i czasem poświęconym lato rośli, wypracowała sobie pełen empatii, akceptacji i obustronnego zrozumienia kontakt z dzieckiem. Tymczasem okazało się, że mieszkam z młodą kobietą, będącą zbuntowanym zaprzeczeniem wszelkich wpajanych jej z taką pieczołowitością wartości, której zupełnie nie rozumiem i która z pewnością nie chce zrozumieć mnie. To tak, jakbym zamieszkała z kosmitą, nadającym zaszyfrowanym kodem i mającym zupełnie inne życiowe potrzeby. Jestem zdegustowana, zła i siłą woli powstrzymuję się od chwycenia za odkurzacz. Zamiast czarnej rury, zakończonej szczotką w mojej ręce, ląduje telefon. Wciskam guzik, sprawdzam ostatnie połączenia i po raz szósty wybieram pierwszy numer z listy. Po chwili ciszy i miarowego pikania. O dziwo słyszę głos córki. Sprawia wrażenie jakby właśnie się obudziła. Halo. Brzmi to raczej agresywnie niż miło i załącza mi w głowie opcję wkurzonego rodzica. Monika, do cholery ciężkiej, gdzie jesteś? Jezu, nie lataj. Nie przypominam sobie, żebyśmy przeszły na ty. Gdzie jesteś? A bo co? Bo miałaś być w domu. Znowu się czepiasz? Umówiłyśmy się, że zjemy obiad i pojedziemy do centrum handlowego. Pamiętasz? No. Co no? Masz natychmiast wracać. Bo co? Bo cię o to proszę. Gdzie jesteś? Z Julką w galerii. Nie wiem po co chcesz tu przyjeżdżać. Obeszłyśmy sklepy i nie ma nic ciekawego. No, może poza kilkoma rzeczami. Wracaj, proszę. Za godzinę masz być w domu. Spoko, co się tak wkurzasz? Klik. Jestem osłabiona. Odechciało mi się jedzenia, zakupów, wypoczynku na kanapie oglądania telewizji. Odechciało mi się być w domu, mieć dzieci i chodzić do pracy. Czuję się bezradna, pozbawiona jakiejkolwiek motywacji i chęci do działania. Nie wiem, co zrobiła mnie tak, ale gdzieś z pewnością popełniłam błąd. I to wielki. Wracam do pobojowiska w kuchni i spod sterty naczyń wygrzebuję ulubioną filiżankę w drobne kwiatki. Włączam czajnik elektryczny i staram się głęboko oddychać, licząc do dziesięciu. Nigdzie nie mogę znaleźć koszyczka, do którego mogłabym wsypać listki ulubionej czarnej Elgrey. Wystarczyło, że wyjechałam na trzydniową wycieczkę, a dom zmienił się w spelunę. Otwieram kolejne szafki, przerzucam łyżki, sitka, tarki w poszukiwaniu niewielkiego okrągłego przedmiotu, który wydaje się zbyt mały, by można go dostrzec w stosach, jak się okazuje, nie do końca potrzebnych i używanych akcesoriów kuchennych. Już dawno powinnam części z nich się pozbyć, zawsze jednak coś okazywało się pilniejsze i ważniejsze niż drewniane chochle i metalowe łyżki. Wreszcie dostrzegam znajomy kształt w czarnej zaschniętej plamie na zlewie, tuż za baterią, wypchany do granic możliwości starą, zaparzoną, Bóg wie kiedy, herbatą. Wyrzucam zawartość zapażarki do kosza i, manewrując między przykrywką garnka a talerzem, usiłuję domyć ją pod bieżącą wodą. Jednocześnie czuję, jak krew gwałtowniej pokonuje kolejne tętnice i rozbija się w mózgu, wiodąc mnie prostą ścieżką ku eksplozji. Zalewam herbatę wrzątkiem i ostrożnie zanoszę filiżankę ze spodeczkiem do naszego niewielkiego salonu. Szklana ława jest zawalona czasopismami pootwieranymi na różnych stronach, prezentujących modę nie wiadomo dla kogo, bo na ulicę w tych kreacjach nie da się wyjść. Kosmetyki zdecydowanie nie na moją kieszeń i zakreślone testy psychologiczne. Zrzucam je jednym ruchem na wykładzinę, stawiam na blacie parujący napój i gdy mam już wygodnie opaść na miękkie poduszki, mój wzrok pada na szczególnie mocno pozaginany egzemplarz jakiegoś babskiego pisemka, który grubą czcionką publikuje test psychologiczny pod tytułem Czy jesteś damą? Z zaciekawieniem przyglądam się zakreślonym odpowiedziom córki i ocenie mojego dziecka wyrażającej się liczbą uzyskanych punktów. Okazuje się, że Monika nie tylko ma zadatki na damę, ale już nią jest. Ze zdumieniem czytam pod zakreślonym podsumowaniem na poziomie 55 do 60 punktów o niewymuszonej subtelności i wrodzonej empatii, elegancji i umiejętności zachowania się w każdych okolicznościach, o tym, że czeka ją niezwykła przyszłość i życie pełne luksusów, niekoniecznie tych związanych z materialnym aspektem, a wynikających raczej z umiejętności doceniania chwili i cieszenia się nią, o byciu mistrzynią dialogu i zaufaniu, które budzi. Nie powiem, żebym nie była zdziwiona. Nie wiem czym bardziej. Tym, że nie dostrzegam tej elegancji we własnym dziecku, czy raczej tym, że Monika tak siebie ocenia. Z zaciekawieniem wpatruję się w pytania i pięć odpowiedzi, z których powinnam wybrać tę najlepiej opisującą moją osobowość. Piąte. Na ważnym spotkaniu biznesowym nielubianej koleżance rozpił się rozporek. A. Nie zwracasz na to uwagi. Jeden punkt. B. Głośno zwracasz uwagę koleżance. Dwa punkty. C. W duchu cieszysz się, że to nie ciebie spotkało. 3. punkty. D. Na Miki pokazujesz, w czym problem. 4. punkty. E. Dyskretnie podchodzisz i cicho zwracasz jej uwagę. 5 punktów. Co za bezsens. 8. Sprzedawczyni w sklepie jest niemiła i ostentacyjnie nie ma ochoty cię obsłużyć. A. Głośno domagasz się swoich praw i robisz awanturę. Jeden punkt. B. Głośno życzysz sobie rozmowy z przełożonym. Dwa punkty. C. Głośno komentujesz zachowanie sprzedawczyni i wciągasz innych w dyskusję. Trzy punkty. D. Zachowujesz się równie niemiło jak ona. Cztery punkty. E. Wychodzisz, zakupy zrobisz w innym sklepie. Pięć punktów. Chryste, kto układa te psychotesty? Jak można wierzyć w uzyskany wynik? Odsiągam nogi, siadam po turecku i właśnie, gdy mam chwycić filiżankę, dostrzegam grube czasopismo otwarte na artykule, którego autor każe mi zastanowić się nad tym, czy jestem szczęśliwa. Sięgam po nie, ale nim zacznę czytać, przymykam oczy i zastanawiam się. Czy jestem? W tej chwili zdecydowanie szczęście mnie nie rozpiera. Jestem zła, wkurzona i z pewnością nie mam dobrego nastroju. Nim się orientuję, mój wzrok prześlizguje się po kolejnych zdaniach, mówiących o tym, że szczęście mamy w głowie, że tylko od nas zależy, czy potrafimy je dostrzec, że każdy może być szczęśliwy i takie tam. Teoretycznie to wszystko prawda, tylko nie bardzo wiem, jak mam odnaleźć ukojenie w miejscu, w którym się znalazłam. Brudnym, zapuszczonym mieszkaniu, córce, dla której przestałam być ważna, no może poza coraz częstszymi momentami, gdy prosi o pieniądze. Mam 42 lata. Jedno dziecko, jednego męża, który odszedł pięć lat temu, zapomniawszy się ze mną rozwieść, do rudej Klaudi mieszkającej dwie klatki dalej i teraz jestem zmuszona ich widywać pochylonych nad czerwonym wózkiem. Jedno niewielkie mieszkanie za to dwa etaty, żeby je utrzymać. Jedno zdrowie, które ostatnio nie chce ze mną współpracować, I jeden samochód, który niemal pamięta rok narodzin mojej córki. I jeszcze jedną tajemnicę, której nie mogę nikomu wyjawić, a która coraz częściej spędza mi sen z powiek i zajmuje myśli. Mam też w sobie niekończące się pokłady niepewności, co wydarzy się jutro, czy nie stracę pracy, czy wystarczy nam do pierwszego i czy dam sobie z tym wszystkim radę. Upijam łyk letniego już na paru i przebiegam wzrokiem kolejny akapit o tym, że powinna mieć plan, określić, co sprawia, że jestem szczęśliwa, gdzie chciałabym znaleźć się za rok albo pięć lat, zająć się sobą i nie pozwolić, by inni mnie tłamsili. Że ja też jestem ważna i mam swoje prawa. Zanim ustosunkuję się do tych śmiałych teorii, dzwoni domofon i muszę podejść do drzwi. Przy okazji miesięcznik zsuwa się z kanapy i z głośnym plaśnięciem spada na podłogę, zamykając się i ukrywając treść artykułu. Wciskam srebrny prostokącik i mówię: słucham, to ja. Ja okazuję się moją córką, która jak zwykle zapomniała klucza albo zwyczajnie nie miała ochoty grzebać w torebce. Słyszę głośne kroki na schodach i jeszcze głośniejszy śmiech. Pewnie gada przez telefon, jak na damę przystało. Monika zachowuje się zdecydowanie zbyt swobodnie, nie licząc się z obecnością za ścianą starszych państwa Baranowskich, schorowanej pani Daszyńskiej zajmującej kawalerkę po drugiej stronie korytarza i półrocznych bliźniaków piętro niżej, które drą się niemal bez przerwy. Przez wizjer widzę, jak zbliża się do drzwi. Nimi otworzy, na palcach w pośpiechu biegnę w stronę kanapy, sięgam po zimną herbatę i udaję zrelaksowaną. Choć sama nie wiem po co. Monika z łoskotem zamyka drzwi, rzuca w przestrzeń. Cześć. I nie zdejmując butów usiłuje zniknąć w swoim pokoju. Monika. Zamiast miłego słucham, jak przystało na damę, słyszę wymamrotane pod nosem. Kurwa. No, na pojawia się w drzwiach i opiera o sosnową białą futrynę. Spoglądam na nią i w lekkim oszołomieniu nie mogę oderwać wzroku. Gdzieś zniknęły blond loki, a na ich miejscu pojawiły się różowe strąki, natapirowane we wszystkie możliwe strony świata, sprawiając, że moje dziecko wygląda jak gigantyczna wata cukrowa, nadziana na czarny patyk wąskiej, długiej do ziemi sukienki. Jezu, coś ty zrobiła. A co? Nie podoba się? Jak zwykle, nigdy nie możesz powiedzieć nic pozytywnego, tylko stale masz jakieś pretensje. Wolałabym wiedzieć o twoich planach związanych z wizerunkiem i móc je omówić. I tak byś się nie zgodziła. No właśnie. Widzisz? Sama sobie odpowiedziałaś. Ojcu się podoba. Pokazałaś mu się w takim stanie? To nie żaden stan. Nie rozumiesz? Spytałam go, a on powiedział, że moje ciało to moja sprawa. Co się z nami stało, że rozmawiamy jak obcy, niekoniecznie życzliwie do siebie nastawieni ludzie? Chciałabym ją przytulić, pogłaskać, ale jakaś nieznana siła powstrzymuje mnie od wykonania jakiegokolwiek gestu. O podejrzewam w zasadzie mam nadzieję, że Monika odczuwa podobną potrzebę i tylko podobnie jak mnie, coś nie pozwala jej przekroczyć granicy. Nie potrafię dotrzeć do sedna problemu, nie dostrzegam momentu, od którego zaczęły się psuć nasze relacje. Monia nie zmieniła szkoły ani towarzystwa. W naszym życiu też nie zaszły żadne większe zmiany, no może poza odejściem Pawła, jednak coś się stało. Coś, czego nie potrafię nazwać i z czym nie umiem podjąć walki. Usiądź proszę. Po co? Chciałabym z tobą porozmawiać. O czym? Monika nawet najmniejszym gestem nie zdradza jakichkolwiek emocji. Stoi wklejona w futrynę i patrzy na mnie jak na głupią. Z jej oczu wyczytuje lekceważenie i niechęć, by wykonać krok w moją stronę. Usiądź, to się przekonasz. Nie możesz mnie zmusić. Przecież cię nie zmuszam, zwyczajnie proszę. Kurczę, co się z nami porobiło? Nic. A co się miało porobić? Wzrusza ramionami, wpatrzona w pejzaż obszurpanego bloku za oknem. Nie znoszę, gdy na moje pytania, obawy, sugestie nie odpowiada, tylko powtarza moje kwestie, zmuszając mnie do monologu, który zapewne wpływa jej jednym uchem, ociera się bez zrozumienia o zwój w mózgu i wypływa drugim. Czy ty naprawdę nie widzisz, że jakoś nie możemy się porozumieć? Bo ty nie chcesz, tylko mnie krytykujesz i nic więcej. To nieprawda. Oczywiście, że prawda. Monika, nie podnoś głosu. Bo co, nie podoba ci się moja fryzura, znajomi, oceny, nie podoba ci się, jak wychodzę z domu, a jak zostaję, też się czepiasz. Nawet ojciec nie mógł z tobą wytrzymać. Bolesny cios poniżej pasa sprawia, że zupełnie się załamuje. Sięganie po argument w postaci zdrady Pawła jest zdecydowanie nie w porządku i nie mam już siły na kontynuowanie dyskusji. Wstaje z kanapy, przy okazji strącając na jasną wykładzinę filiżankę, która bezgłośnie pęka. Resztka ciemnego płynu rozlewa się burą plamą obok nogi ławy Mocząc jedno z czasopism Nic mnie to nie obchodzi Zamykam się w sobie, w milczeniu mijam córkę Nadal wciśniętą między drzwi a komodę I powoli człapię do maleńkiej sypialni Która coraz częściej staje się całym moim światem Zamykam drzwi na klucz i opadam na łóżko Wsuwam się pod białą, wydzierganą na grubych drutach kapę i pozwalam, by gorycz i żal zawładnęły moim ciałem. Jest mi tak źle, tak przykro i czuję się tak skrzywdzona, że mam ochotę umrzeć. Od dawna przestałam dostrzegać jakikolwiek sens w tym, co robię. Praca nie przynosi dochodu, który pozwoliłby mi spokojnie funkcjonować. Dom, ukojenia, a dziecko, motywacji, by dalej się starać. Czuję się nikomu niepotrzebna. Niepotrzebna samej sobie. Czuję się nikim. Pozwalam, by łzy rozmazały makijaż, a plamy czarnego tuszu wsiąkły w błękitną pościel. Jest mi to obojętne. Dlaczego to zawsze ja muszę się starać, dbać, przewidywać, planować? Mam dosyć. Wycieram głośno nos w kolejne chusteczki higieniczne o wstrętnym aromacie mięty, który tylko podrażnia nos i oczy i sprawia, że czuję się jeszcze gorzej. Po chwili na podłodze piętrzy się stos ligniny, a ja jestem coraz bardziej zmęczona. Jak przez mgłę słyszę, że Monika początkowo cicho i delikatnie, a w końcu głośno i natarczywie dobija się do drzwi: Mamo! Mamo! Wszystko ok? I znowu coraz głośniejsze pukanie. Mamo! Przepraszam, nie chciałam! Mamo! Otwórz! Mamo, dobrze się czujesz? Nie chcę jej widzieć. Nie mam ani ochoty, ani siły na dyskusję. Nie, nie czuję się dobrze. Zostaw mnie. Mamo, nie wygłupiaj się. Moje emocje to głupota, zły nastrój to złośliwość, a złe samopoczucie to próba zwrócenia na siebie uwagi. Słyszę spanikowany głos Moniki, ale nie mam ochoty na patrzenie w jej landrynkową buzie, otoczoną różowymi włosami i z ustami wymalowanymi niemal fluorescencyjną różową szminką pod tytułem Bierz mnie. Jestem zmęczona, zrozpaczona i pozbawiona motywacji. Zasypiam snem skazańca, i pozwalam, by kolejne senne koszmary wylewały się z świadomości, odbierając resztki spokoju i przepędzając ukojenie i wypoczynek, które powinien dać sen. Jak należy się córce Sołtysa, szanują ją tu wszyscy, przynajmniej w jej przekonaniu, jest wzorem dla sąsiadów i inspiracją dla młodych. Zawsze zadbana, wystylizowana i wiecznie znudzona. Łazi między chałupami, a w zasadzie aeruje pobocza niebotycznie wysokimi obcasami w poszukiwaniu sensacji, plotki i tego, co najcenniejsze czyli obserwacji własnej, z której zgrabnie wyciąga rzadko kiedy logiczne, jednak zawsze opiniotwórcze, wnioski. Chętnie się nimi dzieli z każdą napotkaną osobą. Tak więc część mieszkańców unika Joanny jak zarazy. Natomiast pozostali, wrośnięci w parapety okien niczym pelargonie w doniczki, spragnieni nowinek, wyglądają jej z daleka. Jak na celebrytkę przystało, prowadzi dwa życia, a w zasadzie jedno stanowi jej pożywka dla drugiego. Kilka miesięcy temu, za sprawą przypadkowej wizyty u wróżki, podczas promocji w centrum handlowym, uzależniła się od znaków i przepowiedni zgłębiła tajniki właściwego ustawienia mebli w pokoju, tak by dobra energia, nie rozbijając się o ostre krawędzie blatów i nie odbijając się od przypadkowo powieszonych luster, swobodnie krążyła. Mimo niechęci jaką żywiła do wszelkich niepuszystych stworzeń, ochoczo zdecydowała się na zakup pomarańczowego welona i ku utrapieniu matki ustawiła słój na zapchanej przyprawami półce w kuchni. Od czasu gdy na kursie wróżenia z kart tarota, kilka tygodni temu, poznała znaną z telewizji i kolorowych pism wróżkę Samilinę, welmarzenę, związała swoje życie z jej sugestiami i przepowiedniami, obejmującymi wszelkie obszary, od pracy poczynając, na rozrywkach kończąc. Jadąc rozklekotanym autobusem do miasta, Asia nie może się doczekać spotkania z jedyną w jej życiu przyjaciółką, której co prawda za spotkania i przyjaźń musi płacić, ale w zamian Samilina cierpliwie wysłuchuje jej zwierzeń. Trwonienie gotówki w taki sposób oczywiście nie ma dla niej najmniejszego znaczenia, bo skoro nigdy nie zarobiła nawet złotówki, nie ma też poczucia straconych pieniędzy. Nie zna również pojęcia prawdziwej przyjaźni, bo nikt z jej otoczenia nie jest na odpowiednim poziomie. Dziś mieszkanie wróżki przesycone jest aromatem jaśminu, z niepokojącą nutą papierosowego dymu, który mimo otwartych okien lub za sprawą niemożliwego do wytrzymania upału, nie chce wypłynąć z pomieszczenia. Samilina zamiast kuli i czarnego kota jest właścicielką dwóch rozszczekanych i nerwowych jorków, które podszczypując i ciągnąc za ubrania usiłują zwrócić na siebie uwagę. No, nareszcie. Choć kochana, już zaparzyłam herbatkę. A, co ty taka zmęczona? Nie, nic, tylko taki gorąc, że nie ma czym oddychać. Zaraz poczujesz się lepiej dziś na nowo ustawiłam piramidy, naładujesz się kochana energią. Co tam dobrego? A wiesz, w zasadzie nic. Stara bieda. No widzisz, to znaczy, że dobrze. Jak stara bieda, to przynajmniej nie nowe nieszczęścia.